Spotykamy ich na naszych ścieżkach dziesiątki. Upartych, żarliwych, patriotycznych, rozkochanych w przeszłości swej małej ojczyzny. Nie ma dla nich spraw niemożliwych, straconych, przegranych. W imię zagubionej przeszłości poświęcają często wcale sporą część swojej teraźniejszości. Gdyby zebrać ich wszystkich w jednym miejscu, można by ze zdumieniem stwierdzić, jaka to ogromna siła. Bardzo mi się podobało pierwsze zdanie, które od pani dzisiaj usłyszałem. To, co kiedyś zaczęłam, chciałabym skończyć. No i teraz może pan mówić. Pomnik marynarza stał między budynkiem koszarowym z czerwonej cegły carskiej. Tam najechał na północy. To też tam, tam, o, tam. Zumasz na górze. Tak, o. Od strony zachodniej była tam jeszcze budynek taki mały, gospodarczy. I w połowie tej drogi od budynku murowanego do zakrętu, który skręca na Spichlerz, stał pomnik marynarza. A jakby pan go opisał, jak wyglądał ten pomnik? Był wysoki, cztery drzewa gdzieś były obok, po bokach jeszcze z drzewami był. Patrząc na niego, to był na wschód. Ze wschodniej strony to był poszarpany odłamkami pocisków artyleryjskich. I ten pomnik, ja go widziałem kilka razy. To znaczy od okupacji po wojnie jeszcze był, jeszcze jakiś tam ktoś znajomych jest, że potwierdził, że ten pomnik w tym miejscu stoi.
Ale jakby go pan opisał, jak on wyglądał mniej więcej? Pomnik był z elementów postawiony, tak w rodzaju jakby betonowych, robiony mniej więcej z schodkami, tak można to nazwać, nie? Mhm. Bryła, następna bryła na nie mniejsza i u góry były albo podobny do orła, albo to była oznaka marynarska. O, to tyle mogę powiedzieć. A skąd pan wie, że to był pomnik marynarza? Aha, no bo ojciec przecież mówił. Aha. No przecież. Czyli... Jak ja przychodziłem tutaj, to ojciec robił spiksu, rozbierali tu i w stoczni, rozbierali wszystkie maszyny. A ten pomnik na kolumnie, co tutaj stał z tym orłem, co pan go widział na zdjęciu? To widział go pan wcześniej, ten pomnik? Tak. Gdzie on stał, ten pomnik na kolumnie? No to stoi. Nie, ten na kolumnie, co pan mówił, zdjęcie, co pan zobaczył w gazecie. A co teraz był, nowoczesny. Nie, w tej gazecie był, tak. Ale to nie jest nowoczesne, to jest pomnik właśnie zrobiony w latach 20. to zdjęcie. No ale to gdzieś indziej musiał być zrobiony. Na tle tego koszarowca, tu. Tak? Tak. To może był w Modlinie albo ja wiem. To nie był taki. Ten był inny. Widać wody na Narwi. No. Widać odgłos wody Narwi, koszarowca. No, to ten nie był, to może był jeszcze inny postawiony tutaj, ale ten nie był z kolumną. Wieżę białą widać na zdjęciu po prawej stronie w narożniku zdjęcia. Wieżę czyli białą. Na pewno ten pomnik marynarza nie był, nie był na kolumnie, tak? Nie. Aha. To dziwna sprawa. Tak. Czyli jakby tak pan ręką pokazał, to ten pomnik gdzieś mniej więcej tam stał. Tak. Jak ta bramka od tego boiska, coś takiego, tak? Tak. Biała, ta biała budka. Nie tam. Tu, jak ta droga ona leci tam, do koszaru, tam leci. I a gdzie tam on stał? No pomiędzy tym zakrętem tutaj i między tam tym budynkiem. Bo tam też jest ale zakręt. Po której stronie? Lewej, prawej? Po jak idąc z tamtej strony, to stajał. Od strony koszar jak idzie, to po prawej stronie? Po prawej. Po prawej, po prawej. Czyli... Po prawej i od lewej, jednakowa mniej więcej taka była. Czyli tutaj, jak, tak, jak te krzaki, tu, tak? Jak te krzaki. No a to była ta skarpa taka i te krzaczyska takie były, jak były, no. Mhm. No dobra, to ciekawa sprawa. No i zimą też go raz widziałem wtedy, no to zaśnieżone to było wszystko, ale tędy ja jeździłem sankami, drzewem było, tego dzbanku. Mhm. Drzewo takie, ojciec jeszcze tam łupał. No to z której sobie pan jeździł? Tam? Od tamtej? Nie, tu, tędy. A do bramy koszarowej? Tak, tu, head do bramy i tak jak żeśmy wjeżdżali na ten, no, do głównej, tam do mostu. Aha. Czyli nie ten zakręt? Nie, tu, tędy się nie jeździło. Tu była ta wieża i tutaj topografia się trochę zmieniła, czy nie? Tutaj została usunięta jakaś ziemia? Bo tego nie mogę stwierdzić dokładnie. Ale tam to nikt nie miał wstępu, bo tam też należała ta część do stoczni modlińskiej. A tam była wojskowa część. Należała do sapery. Są chyba mieszkania saperów czy coś takiego. Sprawa. U tego pomnika na kolumnę pan twierdzi, że nie było. No to prowadź przewodniku. Dobra. To może był młody? Ja bym. Nie wiem. Ale ten nie był z kolumną. Pomnik był z elementu postawiony. Tak w rodzaju jakby betonowy, robiony mniej więcej z schodkami. Bryła, następna bryła na nie mniejsza i u góry były albo podobne do orła, albo to była oznaka marynarska.
Patrząc na niego, to był na wschód, ze wschodniej strony, to był poszarpany głowokamień pocisku partii lewicy. Pomnik był z elementów postawionych, tak rodzaju jak betonowych, robiony więcej z podstaw. Była na nie mniejsza, i u góry był albo podobny do orła, albo to była oznaka marynarska. Pomnik marynarza stał między budynkiem koszarowym Czerwonej Sekretarskiej. Po stronie zachodniej był akademicki budynek na tak zwanej gospodarczej. I w połowie tej drogi od budynku górowanego do zakręcia, czyli skręca na szpichlerz, stał pomnik marynarza.